Najmłodsza z narodowych reprezentacji, a więc kadra do lat 15, w październikowym okienku reprezentacyjnym udała się do Dublina, gdzie czekał ją dwumecz z reprezentacją Irlandii. Dla zawodników urodzonych w roku 2007 to pierwsze w historii mecze międzypaństwowe, choć większość z nich brała udział choćby w letnim zgrupowaniu Talent Pro w Opalenicy. Taki skład posłał do boju na to spotkanie trener Rafał Lasocki. Kruchniewski w bramce, a dalej Jaroszuk, Sokołowski, Brzyski, Monika, Dziewiatowski, Szczepaniak, Popielec, Stankiewicz, Czułowski i Przyborek. Pierwszy gwizdek sędziego. Polacy rzecz jasna w biało-czerwonych strojach i dość szybko przechodzimy do ofensywy. Już w trzeciej minucie akcja prawą stroną boiska. Piłka odnalazła w polu karnym Cypriana Popielca. Sprytnie zawodnik Zagłębia. Jego strzał zablokowany, ale futbolówka trafiła do Adriana Przyborka. No i to drugie uderzenie znalazło już drogę do bramki. Autorem pierwszego gola w historii tej reprezentacji, więc zawodnik Pogoni Szczecin, do której Przyborek trafił niedawno z Bałtyku Koszalin. Dobry strzał z pierwszej piłki, a po tej bramce Polacy chcą pójść za ciosem. Nie minęło 10 minut, a mamy kolejny atak. Powalczył o piłkę przy bocznej linii Cyprian Popielec. Popielec schodzi z futbolówką do środka. Indywidualnie wciąż zawodnik Zagłębia Lubin wchodzi między rywali, aż wreszcie sam kończy to strzałem i puentuje tę świetną akcję golem na 2-0. Pojedynkę rozprawił się tu z irlandzką defensywą Cyprian Popielec. To wykończenie również doskonałe, poza zasięgiem Joe Collinsa. Po 12 minutach meczu jest 2-0 dla Polski i jest to prowadzenie w pełni zasłużone. W kolejnych fragmentach podopieczni Rafała Lasockiego w poszukiwaniu następnych trafień. Piłka dośrodkowana z prawej strony, ale ani Paweł Czułowski, ani też Adrian Przyborek nie byli w stanie trafić w futbolówkę w taki sposób, w jaki to sobie zaplanowali. W 23 minucie do ofensywnej akcji podłączył się natomiast Igor Brzyski, ale po tym uderzeniu kapitana naszej reprezentacji złapał piłkę bramkarz. W końcówce pierwszej połowy jeszcze jedna próba biało-czerwonych. Znów w polu karnym piłka odnalazła Adriana Przyborka, ale ten strzał nie był już tak dobry jak ten z trzeciej minuty. Tak więc do przerwy zawodnicy obu drużyn schodzili przy stanie 2-0 dla Polski. Bardzo mocnym akcentem mogła się natomiast rozpocząć dla biało-czerwonych druga połowa. Zaraz po zmianie stron ta akcja. Popielec ładnie uruchomił Brzyskiego. Wyłożenie do Mateusza Szczepaniaka, ale ten strzał niewiele obok słupka. Reprezentacja Irlandii w tym meczu jak na razie bez choćby jednej groźniejszej okazji, stąd też bezrobotny Mateusz Pruchniewski. Dużo roboty miał za to bramkarz naszych rywali, ale akurat z tym strzałem Igora Brzyskiego poradził sobie bez większego problemu. W 56 minucie znów gościmy w polu karnym Irlandczyków. Igor Stankiewicz w bocznym sektorze pola karnego ładnie ograł rywala i podał do Pawła Czułowskiego, ale słupek ratuje gospodarzy po tym strzale. Blisko było jeszcze bramki samobójczej. Szczęście więc przy naszych rywalach, a dopiero po upływie godziny gry po raz pierwszy zaglądamy w nasze pole karne. Po tym dośrodkowaniu z rzutu wolnego problemy miał Kruchniewski, ale na jego szczęście w porę z asekuracją pospieszył Jakub Jaroszuk. W ostatnich 20 minutach, przypomnijmy, że w tej kategorii wiekowej gramy 2 razy 40 minut, chcieli Irlandczycy poszukać kontaktu. Oglądamy tę niezłą indywidualną akcję jednego z rezerwowych, ale taki strzał nie mógł sprawić problemów naszemu bramkarzowi. A to jeszcze jedna z ostatnich szans Polaków. Aktywny tego dnia Cyprian Popielec znów sprawia problemy rywalom, raz jeszcze obsłużony Igor Brzyski, ale nie będzie kropki nad i w postaci gola numer 3. Tak czy inaczej, biało-czerwoni wygrywają w historycznym dla siebie meczu w bardzo dobrym stylu, 2-0. Na listę strzelców wpisali się już w pierwszym kwadransie Adrian Przyborek i Cyprian Popielec, a drugi mecz również w Dublinie Polacy i Irlandczycy rozegrają już w czwartek.